Siemanko, siemanko, ja jestem Wartes, witam was w kolejnym odcinku ze zdrapek, których już dosyć dawno nie było i przez ten czas trochę mi się tych zdrapek zebrało. Jak widzicie, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo i spróbuję dzisiaj je wszystkie zdrapać. Serio, spróbuję, bo wow, kopnąłem niechcący w statyw. Spróbuję, bo serio nie wiem, czy się wyrobię w jakimś dobrym czasie z tym. A chciałbym jeszcze na dzisiaj, żeby odcinek wleciał, także postaram się to wszystko zdrapać. Jeśli mi się nie uda, to... Wiecie, łapkujcie w górę, to w kolejnym odcinku zdrapiemy po prostu kolejny i ten kolejny odcinek się pojawi bardzo, bardzo szybko, ile będziecie lajkowali. Także dobra, jak widzicie, mamy dwie takie duże na dole zdrapki, mamy jedną kasę X20, którą brałem do codziennych zdrapek, w końcu których nie nagrałem i mamy tutaj dużo takich zdrapeczek za złotówkę, tutaj akurat te mniejsze i takie po dwójaka, których też jest bardzo, bardzo dużo. Także okej. Okej. Zacznijmy. Może żeby po prostu nie startować od tych najdroższych, to zaczniemy sobie od tych mniejszych zdrapek, czyli tych za złotóweczkę, których mam chyba 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, 10 zdrapeczek. Także co? Gotowi? Gotowi na zdrapki? Już sobie ustawię tak na środku ekranu, żeby było. I zacznijmy drapać. Dobra, wabank, twoja liczba. Moja liczba to jest 9. Ok. Szukamy. Mamy 9. Już znalazłem. I tylko jedno, tak? Czyli skoro moją liczbą jest 9, to wygrałem złotówkę. Także zaczęliśmy całkiem nieźle, bo od wygranej. Także jest fajnie, jest pierwsza złotówka. Odstawiam do wygranych. Kolejny wabank. Patrzymy, co mamy w mojej liczbie. Mamy 5. To szukamy. No niestety tutaj 5 nam się nie trafiła, także to odpada. Pyk. Tam tutaj takie odpadajki. Okej. Okay. Czy mamy jeszcze zwabank, czy reszta to są te straszne pieniądze? Okej. Okay. Czyli teraz mamy straszny pieniądz. Straszny pieniądz. O co tutaj chodzi? Bo chyba tego nie drapałem. Wygrane sumują się zdrap dom i znajdź dolarka pod warstwą, znaczy no, pieniążek i wygraj przypisaną do niego kwotę. Okej, czyli cały dom zdrapujemy tutaj. Nie mamy niczego. Ta zdrapka była słaba, ale spoko loko, próbujemy dalej. Kolejna zdrapka, ta sama zresztą. No niestety, też nic, to odkładam. Kolejna. I pierścionek, to też nie to, to też nie ma wygranej. Okej, kolejna zdrapka. Wow, niezły hajs do tej karty, bo tutaj 13 tysięcy złotych. No ale niestety nie tego szukamy. Nie tego szukamy. Kolejna zdrapka. O, to to. Mamy wygraną. I to 2 złote. Zobaczcie, to jest ten sam ten symbol. Wow, kolejny. Dodatkowa złotówka. Wow. I kolejne. What the fuck. Ale się udało. 2, 4, 5 złotych wygraliśmy. O, ale torpeda! Dobre, dobre, to mi się podobało. Dodrapię do końca. Spoko, CCC, czyli faktycznie jest wygrana. Piąteczka wleciała ze zdrapki za zeta, fajnie. Dobra, czyli odkładamy do wygranych. I drapiemy kolejny domek, czy coś drapiemy? Też nic. Też nic. Tutaj nie ma, odkładamy. Kolejne. Jest plik, jest 5. Kolejna 5, wow! Nieźle. I tylko ta jedyna 5, czyli już mamy z tych strasznych pieniądzów dyszkę. Haha, fajnie. Nawet ponad, bo to już widzę, że trzecią odłożyłem. Czekajcie, dobrze tam odkładałem? Nie, to jedną odłożyłem źle. Sorry. Tam była pomyłka. Ale okej. Także ostatnia zdrapka przed nami ze zdrapeczek za złotówkę. I worek. No niestety ta zdrapka nie wygrywa. Także odkładamy ją i przejdźmy po cięciu do kolejnych zdrapek. Ok, jesteśmy w zdrapkach za 2 złote, jak widzicie tutaj sobie rozstawiłem je wszystkie. Różne rodzaje, czyli mamy kopalnię rubinów, którą tutaj sobie wziąłem właśnie. Mamy super wabank, tutaj. Mamy kasę X5, która jak pamiętacie te kasy całkiem fajnie nam szły w zdrapkach. Mamy super 7, bondowskie. Oraz 3 zdrapki, które są niedopasowane do siebie.
Także okej, może zaczniemy od tych właśnie zdrapeczek. Zobaczymy, co one skrywają. Także bonus. Znajdź 50 zł na polu bonus i wygraj tę kwotę. No niestety, tutaj nie ma. Okej, czyli musimy w tej zdrapce znaleźć 3 takie same kwoty i wygrać tę kwotę. Dobra, próbujemy. No niestety, ta zdrapka nie jest wygrana, a szkoda, bo były fajne liczby, także odkładam. Odkładam i drapiemy teraz neonowe 9. Znajdź 9 i wygraj przypisaną do niej kwotę. Także spróbujmy. No niestety, nie ma 9. Czyli kolejna 2 nam odpada. I zostaje elektryczna 8. Czyli podobnie jak poprzednim musimy znaleźć 8. 4, 7, 5. 1. O! Symbol podwaja przypisaną wygraną. Ok, czyli coś mamy. Jest też 8. Czekajcie, muszę sobie doczytać, bo chyba w 8 jeszcze nie miałem takiego symbolu. Znajdź 8 i wygraj przypisaną do nich kwotę, czyli mam 8. Symbol 8 z piorunkiem podwaja przypisaną kwotę. Aha, czyli mamy teraz dwie kwoty, które wygrywają. Po pierwsze 8 to jest 4 złote, czyli już mamy 4 z tego, a tutaj będziemy mieli podwójną. Aha, i tutaj była 2, czyli wygrywamy tutaj 4, czyli 8 złotych z elektrycznych 8. Jest fajnie, jest fajnie. Także kolejna zdrapka, która dzisiaj wygrała. Fajnie. Okej, ale teraz czas na Super 7. Super 7. Już tutaj podkładam. Mamy tyle tych zdrapek. I tutaj, podobnie jak w poprzednich, musimy znaleźć 7. Z tym, że czerwona 7 właśnie będzie podwójną wygraną. Także jest fajnie, jest fajnie. Pierwsza zdrapka. Lipa. Nie ma 7. Druga zdrapka. Też lipa. Nie ma 7. Trzecia. Dobra. W trzeciej już mamy 7. Jak widzicie, jest tutaj 7. Także zobaczmy, co wygraliśmy. 4 złote! Kolejna wygrana do naszej puli. Także odkładam. I następna zdrapka. Szukamy 7. O, z wejścia mamy 1 7. Super. I tylko 1. Dobra, zobaczmy, co się kryje pod tym. 2 złote! Czyli zdrapka niby się zwróciła. Fajnie, fajnie. Także 2 7 u nas teraz wygrały. Super. A teraz przejdziemy. O! Kolejne szybkie 50 mi się tutaj wkradło. O ci proszę, panie, czekaj. Nie wiem, jak to się stało, że wcześniej to pominąłem. Ale okej, ale drapiemy od razu. Bonus, no niestety nie mamy bonusa. Tak czy siak ta zdrapka okazała się lipą, bo nie wygrała. Okej, nagranie nam tutaj przerwało. Musimy znaleźć 24 albo 25 i wtedy wygrywamy. Także szukamy. No niestety tutaj nie ma. Odkładam. Kolejna zdrapka z X5. Nope, tutaj nic nie ma. Patrzymy dalej. X5 kolejna. Też lipa. Dobra, odkładam. I kolejna X5. Też lipa. Nie ma. Nie ma. I zostaje przed nami ostatnia X5. Co ciekawe, jak zawsze one wygrywały, tak dzisiaj no nie ma nic. Ale może ta będzie tą fartowną zdrapką, która coś będzie miała w sobie. Patrzymy. 15 oraz 13. Dobra, lecimy z koksem. Jest 13. Tak, to 13? Tak, jest 2 złote. Super. Coś jeszcze się tutaj znajdzie ciekawego? Nie. Ale dwójak jest. Jest dwójak. Dwójak za to się zwrócił. Super. Odkładam do wygranych. I przejdźmy teraz do Super Wabanku. Akurat 3 zdrapeczki są z tego. Chyba 3. Nie, już tutaj więcej żadna się nie kryje. Także co? Twoja liczba i szukamy. No niestety nie ma 18. Także kolejna zdrapeczka. Tutaj mamy 30. Także szukamy 30. Kurde, niech się trafi coś fajnego. Nope, niestety nie ma ani jednej 30 tutaj. Także kolejna zdrapka. Ostatnia z Super Wabanku. I tutaj twoja liczba to jest 11. Już mi tutaj BF napisał, a nie, jest BB. Całkiem możliwe, że ta zdrapka wygra. No to co, szukamy 11. Jest 11, od razu w pierwszym. 2 złote! Dobra, jest 2 od razu, ale zobaczymy, czy coś jeszcze się tutaj kryje. Oho, znalazłem dolary. Znajdź symbol dolara, żeby wygrać kwotę przypisaną do odpowiedniej gry. Na samym dole. Czyli 2 złote kolejne wygrane. No to ta zdrapka przyniosła nam
4 złote. Jest super. Okej. Każda chyba seria nam przynosi jakąś wygraną. No prawie każda. Także odkładamy i przed nami kopalnia rubinów. No dobra, w tej zdrabce musimy odnaleźć po prostu rubin. No i wygrać do niego przypisaną kwotę. Easy. Szukamy. O, to się fajnie zdrapuje. Porównując do poprzednich. No i niestety, rubina nie było. Kolejne rubinki, dajcie mi jakieś rubinki. Nope, tutaj też nie było. Lecimy na kolejną. Tutaj też nie ma. No i niestety, ale rubiny okazały się być pechowe, gdyż no nie było ani jednej wygranej w rubinach. Zbliżamy się powoli do końca naszych zdrapek, bo zostały ostatnie 3 zdrapki. Zaczniemy może od kasy X20, którą no sam kupiłem, bo tutaj dużo zdrapek jest właśnie z fanmaila, który dostałem. Między innymi te 2 ostatnie, one z ostatniego odcinka fanmailu. Jak oglądaliście, to wiecie. Ale to akurat kupiłem, pamiętam, na odcineczek, także spróbujemy coś tutaj odnaleźć. Oczywiście mamy wygrywające liczby, sobie to zdrapiemy i później w twoich liczbach musimy odnaleźć taką kwotę, ewentualnie jakieś X5, X10, X20 odnaleźć i jeszcze wygrać dodatkowo. Także co? Ja szukam. Okej, mamy zdrapane wygrywające liczby i powiem wam, że ja tutaj widzę 2 eski, czyli dostałem taki spoiler, że prawdopodobnie coś będzie tutaj wygrane. No to mnie to cieszy. I szukamy tych liczb. Dobra, zdrapaliśmy już to. Mamy wygrane 37, znalazłem tutaj 37. Czyli wygraliśmy dyszkę z tej zdrapki, inaczej mówiąc, ta zdrapka mi się zwróciła. Tak, jest okej, jest jak najbardziej okej. I przed nami zostały 2 ostatnie zdrapki, czyli świąteczny kalendarz. Obie są po dysce, także zobaczymy, co tutaj możemy ugrać. Musimy odnaleźć gwiazdkę i wygrać przypisaną do niej kwotę. Mamy 24 pola do zdrapania. W sumie nie, 25. To jest dodatkowo i jest jakiś bonus dodatkowy. Czekajcie, zobaczmy sobie, o co chodzi z polem 25. Zdrapole 25, 3 takie same kwoty oznaczają wygraną. Na 25? Ciekawe. Ale okej, najpierw szukamy gwiazdki w naszym tutaj kalendarzyku świątecznym. W sumie dawno po świętach, ale okej. Okej, zdrapałem do końca, ani jednej gwiazdki tutaj no niestety nie było. I w międzyczasie przestało mi nagrywać film i już wznowiłem. Także jesteśmy tutaj, gwiazdki nie było, także nie ma wygranej, ale zobaczymy, czy pod 25 znajdziemy 3 takie same kwoty. Do jakiejś wygranej. No ale niestety takiej kwoty tutaj nie ma i zdrapiemy sobie bonus, jak znajdziemy Mikołaja, wygramy jakąś nagrodę. Ale no Mikołaja tutaj nie ma, jest prezent. Dzięki za taki prezent, który nie wygrywa. Dobra, ta zdrapka odpada. I została ostatnia zdrapka w tym odcinku. Szukamy gwiazdki. Lecimy z koksem. No niestety ani jednej gwiazdki znowu tutaj nie było. Ale mamy jeszcze pole 25, gdzie możemy 3 takie same kwoty porównać do siebie i coś wygrać. I też niestety tutaj nic nie zostało wygrane. No, bonus. A w bonusie są lampki, czyli też zdrapka niestety okazała się być przegraną. Ale nic nie szkodzi, bo mamy kilka zdrapek wygranych. Okej, mamy tutaj wygrywające zdrapki z dzisiejszego odcinka. Tutaj pewnie wam na ekranie się pojawiło, ile ugrałem z tych zdrapek. No i co, dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobał odcinek, nie zapomnijcie o łapeczce w górę, o dodaniu filmu do ulubionych, o udostępnieniu na fejsie. Widzimy się za jakiś czas, całkiem możliwe, że w kolejnym odcinku. A ja teraz wam dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć, hej hej!